jak na miniatury się przejmowałam, są po prostu małe. Że jak przyszłam na pieczu do domu, to normalnie tu nic nie czułam. A właśnie, co załatwiłaś? A, czekaj. Tak, a to jest dodatkowa osnowa, to jest normalny talent. Zmieścili się wszyscy. Tutaj w Centrum Kultury Wilanów w Powsinie na kolejnej powsińskiej wieczornicy. Otóż, proszę Państwa, te wieczornice, idea jest taka, byśmy sobie przypominali, czym żyli ludzie, gdy nie mieli tego, co my dzisiaj mamy. A więc telewizja, internet, wszystkie te zdobycze cywilizacji, które gospodynie plebańskie tutaj wiele tych czynności przed 100 laty czyniły. Może nie darły pierza, tak jak my tutaj podczas tych naszych wieczornic, ale pewnie masło ubijały. I temu mają służyć te nasze wieczornice, byśmy wrócili do tych obrzędów, zajęć, którymi żyli ludzie tutaj w Wilanowie, po Powsinie dawno, dawno temu. A także jest to okazja do spotkania z artystami, z folklorem, z etnografią, z obrzędami różnych do spotkania, wernisaż prac dwóch artystek, które bardzo chcę serdecznie powitać, pani Katarzyna Lis-Lachowicz i pani Liliana Fister. Bardzo serdecznie. Jeżeli zrobię taki duży wstęp, będę mówić mniej. Ja też uważam, że miejsce jest magiczne, ogromnie mi się tu podoba i czuję się zaszczycona, że mogłam tu powiesić swoje prace. Już parę osobom opowiadałam o tym, jak się tka i co znaczy to polega, powiem tylko. To jest jedna z najstarszych technik świata. Dla tych, którzy myślą, że to jest bardzo trudne, zapewne to jest łatwe. Tylko wymaga przyjemności robienia czegoś manualnie, po prostu prac manualnych. I jak ktoś będzie chciał czasu, na przykład ta czerwoną łąkę tkałam 300 godzin. Wolałam policzyć godziny niż dni, bo 300 godzin dla tego gobeliny oznaczało 7 miesięcy. Ale być może jakieś 300 godzin, a może trochę więcej, bo tu jest więcej faktury, dla tego gobelinu wymagało ode mnie, ja robiłam przez ponad 3 lata. Ale robiłam to z doskoku, więc nie mogę powiedzieć ile, w każdym razie długo. Te mniejsze 2 miesiące można robić, jeżeli ktoś chce robić tak. Tak jest ukierunkowany na skończenie pracy. Więc nie jestem. Tutaj mam różne techniki właśnie pokazane tkackie na mojej torebce. I się ucieszyłam z tego, bo mogę wreszcie coś konkretnego powiedzieć. Dziękuję. No to brawo, tak jest, brawo, wielkie brawo dla artysty. Przepraszam, ja muszę zabierać. Proszę, to nie Nie? Ale może pan sobie siądzie, bo to jest gorące, to nie będzie dobrze tego trzymać. Nie sobie wziąć i tego. Ale powiedziała, pewnie tu pani młoda, pan chciałby.